Stosując klauzule społeczne, na pewno przełamiemy bariery i obawy stosowania. No, tak to jest, że bez stosowania tych klauzul nie będzie możliwości prze przełamywania barier. Bieda w tym, że y, klauzule społeczne, trudno powiedzieć w ogóle, ale na pewno nie są w dostatecznym y, stopniu upowszechniane. Myślę, że największą barierą y, w dostępie y, do zamówień z klauzulami społecznymi. Jest brak wiedzy, okraszony delikatnym strachem, i nie wiedzą, w jaki sposób może to wpłynąć na postrzeganie gminy czy włodarzy miast. My z Urzędem Zamówień Publicznych, mówię o sobie, o innych przedstawicielach władzy lokalnej, którzy to stosowali, od trzech lat intensywnie promujemy ten proces. Nie ulega wątpliwości, że na przykład. Zatrudnienie na umowach okresowych, na umowach cywilnoprawnych jest bardziej opłacalne dla pracodawcy niż innych. Że zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z ryzykiem niepełnej, najczęściej niepełnej produktywności. Nie takiej, jakiej by się oczekiwało od wszystkich. W związku z tym, jeżeli można, Uciec, to się ucieknie, e, dlatego że e, jednak zawsze istnieje i póki co będzie istniał e, ten wymóg e, maksymalizacji zysku dla przedsiębiorcy. Nie ma e, jednoznacznych dowodów, że stosowanie klauzul społecznych podraża e, nam zamówienie. Z drugiej zaś strony e, nie możemy też e, myśleć w tych kategoriach, ponieważ tak jak wielokrotnie podkreślałem, koszt pracy na przykład osób niepełnosprawnych dla pracodawcy jest niższy niż standardowy, w związku z tym te kwestie można wzajemnie bilansować. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że robiłem takie eksperymenty, że na przykład połowę przebudowy ścieżek do spacerów w parku miejskich robiłem z postępowaniem które zawierało klauzulę społeczną, a w drugim bardzo podobnym postępowaniu nie i ceny były identyczne. Najbardziej motywuje do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, samo korzyści z ich stosowania. To korzyści są różne. Na ogół one wynikają z tego nie z tego, co się ludziom przekazuje. Bądź gospodarce jako informacje, ale przede wszystkim wiążące z tym, że w ogóle zamówienie zostaje przyznane. Bo tutaj sprawy klauzul społecznych na każdym etapie zamówienia publicznego mogą być włączane. I na etapie również tworzenia założeń, samych założeń, że i będzie tak będzie korzystny, jeżeli będą zatrudnianie osoby na pełny etat. powiedzmy pełny w rozumieniu tym standardowego stosunku pracy. Że być może tak, to największe zawsze korzyści, zawsze korzyść, jaki się upatruje korzyści. Być może gdzieś jeszcze tkwią reszki podejścia takiego bardzo ludzkiego, czyli pomóc pomóc, chęć pomocy, empatia. Ale to jest w mniejszości. Na pewno są to korzyści ekonomiczne. W firmach z korzyści z klauzul społecznych no, są sprawa jasna, że samo o, 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 otrzymanie zamówienia publicznego chociażby to jest to. Natomiast do regionu, proszę państwa, to przecież jeżeli Rozwija się przedsiębiorstwo A, B, C, to rozwija się region. No, cudów nie ma, to nie ma konkurencyjności regionu. Czynniki endogeniczne stanowią o tym, że tak jak rozwija się akurat przedsiębiorczość w regionie, tak rozwija się region. Mało tego, pozostawianie w domu tych osób, o których tutaj mówimy, jakoś społecznie źle potraktowanych. To też jest ograniczenie możliwości rozwoju regionu. Także tutaj jesteśmy absolutnie zwolennikiem w ogóle klauzul społecznych jako takich, a na pewno na rozwój regionu wpłyną, czy kraju korzystnie, a przynajmniej na pewno nie zaszkodzą. Klauzule społeczne stosowane w przetargach samorządowych, Mogą być istotnym i są istotnym warunkiem rozwoju regionalnego subregionalnego, ponieważ w prostej linii wprowadzają samorządy, które stosują, które je stosują w obieg gospodarki zamkniętej. To jest bardzo istotne, ponieważ musimy pracować nad tym, żeby ten pieniądz publiczny, na który składają się nasi mieszkańcy poprzez podatki opłaty lokalne, zawracał do nich. W tym przypadku miasto Brzeziny udowadnia, że ten pieniądz nie dość, że zawraca, to jeszcze z niego korzystają osoby, które musiałyby być w innym przypadku biorcami pomocy społecznej. Po drugie, bardzo istotnym elementem jest zmniejszenie oddziaływania społecznego negatywnych skutków, to znaczy osoby, które nie mają koncepcji na życie z różnych względów czy to przez swoją niepełnosprawność, czy poprzez wykluczenie, czy dziedziczenie biedy. Mają alternatywę. My wielokrotnie testowaliśmy tę kwestię i spółdzielnia socjalna czy klauzule społeczne są najlepszym sposobem na reintegrację osób, które mają problemy z wejściem na rynek pracy. Szalenie dużo zależy właśnie od sektora publicznego. No, nie wskazując palcem, to jest administracja rządowa, administracja rządowa, administracja samorządowa, to swoją drogą. Ale administracja rządowa, która zatrudnia umo na umowy mm, cywilne osoby, czyli zlecenia i, i dzieła, dzieła, ja y, pamiętam, że kiedyś była analizowana historia ministerstwa, która do, ministerstwo do kopiowania zatrudniała osobę na umowę o dzieło. Na umowę o dzieła. Jeżeli tak robi ministerstwo, to czego oczekiwać od firmy Krzak z Mławy. Z pełnym szacunkiem oczywiście dla maławy. Czego oczekiwać? Czyli tutaj, tutaj przykład idzie z góry po prostu. Podobnie jeżeli szpitale zatrudniają pielęgniarki, czyli osoby wykonujące pracę w określonym czasie, pod kierownictwem, pod nadzorem, zgodnie ze wszystkimi powinny mieć stosunek pracy, a to są firmy jednoosobowe. Publiczne szpitale. Finansowane z naszych pieniędzy. To to jest nieprawidłowość, która potem, no, jeżeli może publiczny szpital, to nie może tam Kazik kupił, sprzedał. To też może. Bardzo ważny jest wobec tego ten punkt, rozpędu zastosowanie postrzeganie dobre postrzeganie firm. Bardzo ważne jest też są kampanie społeczne. W mojej opinii m, mamy już odpowiedni system porządek prawny w tym zakresie. Oprócz y, możliwości stosowania klauzul społecznych, y, które ostatnio zostały jeszcze bardziej zle, z, zliberalizowane w prawie zamówień publicznych, mamy możliwość powierzania zadań własnym podmiotom takim jak spółdzielnia socjalna, w trybie in-house. Dodatkowo mamy takie innowacje w prawie zamówień publicznych, jak partnerstwo innowacyjne, gdzie projekty, które wcześniej nie były realizowane, mogą być wykonywane w ramach, z w ramach współpracy z partnerami z sektora innowacji. Wszystko to powoduje, że mamy pełną paletę możliwości realizowania się w tak trudnych obszarach, jak te, o których wspominałem.